123,5 metra dzisiaj podczas pierwszego treningu, 139,5 to była druga odległość drugiego treningu. Teraz skok kwalifikacyjny, który także Bardel traktuje jako no, to nam pofrunął tutaj Anders Bardal, naprawdę daleko. Aleksander Stöckl, ja myślę 141 metrów, wyrównany rekord skoczni. Nie pozostaje nic innego, jak tylko pokłonić i pogratulować. No tak, dołącza zatem do Ahonena, Mana i Ziobry czwarty zawodnik, który skacze na Gross Titlis szansę 141 metrów. Czterech współrekordzistów skoczni po tym występie Andersa Bardala. No ale sygnalizował to, bo jak mówiliśmy w drugiej serii treningowej było 139,5 metra.